dzisiaj do pracy rynkują te kobiety, które na ogół i tak przysiadują w kawiarenkach, bo jest to problem tylko zamożnych kobiet, nie średnio zamożnych, nie biedniejszych. A kobieta jest w 100% zawsze taka sama, czy biedna, czy bogata, jest solidarna wtedy, kiedy naszą wolność najbardziej Ale po to musiał różanie wybrać, żeby się dziennie mogli, no nie? Zapisy fajne, że te... Demoralizacja, przyjrzałem się... No właśnie. Że od razu zapamiętam. Na nóżki. Daj rączkę, mam. Nie, nie, to jest na stopę. Nie, no, to jest na stopę.
Ale on oczywiście czekał. Nie, to mi teraz nie powinno być. W sensie, że... Tak, tak.
punktem odpowiedzi. Chcemy mieć wybór! 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 Dobry wieczór wam wszystkim i chciałem powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo nie tylko wkurzony, ale także wzruszony, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek Słupska dzisiaj przyszło solidarnie tutaj pod ratusz, żeby pokazać swój sprzeciw dla tego, co się dzieje. Chciałbym wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym wam podziękować za to, chciałbym podziękować wszystkim kobietom za to, że dzisiaj tak skutecznie sparaliżowały pracę ratusza. Chciałbym podziękować tym 64 kobietom, które dzisiaj nie przyszły do pracy, ale także tym, które dzisiaj przyszły do pracy ubrane na czarno i solidaryzowały się z nami w proteście. Chciałbym im podziękować za odwagę, za determinację i za tą solidarność. To na pewno nie jest łatwe, żeby robić takie gesty, ale na pewno bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach próby. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim mężczyznom, którzy wyrozumiale i cierpliwie znosili te straszne katusze, którzy zobaczyli, jak świat wyglądałby bez kobiet. Dostało nam się. Ja dzisiaj mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że świat bez kobiet nie jest możliwy. Jak kobiety się wkurzą, to naprawdę będziemy mieli przechlapane. I dzisiaj mieliśmy tego test. Ale chciałbym wam życzyć, chciałbym powiedzieć, że marzę o tym, że nadejdzie taki czas, że nadejdzie taki dzień, kiedy my faceci, którzy nadal niestety w pełni rządzimy tym krajem i tym światem, zrozumiemy, że tą władzą musimy się podzielić, że ten świat, żeby był demokratyczny, że ten kraj, żeby był demokratyczny i to miasto, żeby było demokratyczne, musi podzielić się władzą z kobietami. Kobiety rządzą i dzisiaj pokazały, że naprawdę rządzą tym światem i rządzą tym ratuszem. Że tak naprawdę to wy rządzicie tym światem, a my faceci sobie nie zdajemy sprawy i żyjemy w jakiejś łudzie, że to my rządzimy. Marzę o tym, żebyście panie z nami i w solidarności, żebyśmy razem nie musieli więcej wychodzić w tej sprawie na ulicę. Że raz na zawsze dzisiaj załatwimy tę sprawę i że Jarosław Kaczyński, wszyscy politycy, którym kiedykolwiek przyjdzie do głowy podnoszenie ręki na kobiety czy na mężczyzn w tym kraju, czy gdziekolwiek na świecie, że te ręce im w końcu uschną i więcej nie będą podnosili ręki na kobietę, na mężczyznę, że w końcu wybiją sobie z głowy tego typu pomysły. Tego wam życzę. Mam nadzieję, że to jest ostatni raz, że się spotykamy w tej sprawie, że więcej im do głowy nie przyjdą takie pomysły. Życzę wam miłego wieczoru bez takich głupich ustaw.